mam na imię Michał, a operatorem kamery jest Kuba Alar. Powiedz coś, Kuba, żebyście wiedzieli. Witam. Jesteśmy członkami Akademii Saber Arts i w tym filmiku pokażemy Wam, jak samodzielnie zrobić sobie miecz sparingowy, którego będziecie mogli używać na naszych zajęciach, w naszej Akademii. Tyle, zabieramy się do roboty. Do zrobienia naszego miecza będziemy potrzebowali kilka niezbędnych rzeczy. Jak każdy przepis, no, musimy na początku znać listę składników. Na początek może kilka narzędzi, które nam się przydadzą. Jest to miarka. Następnie nóż do cięcia tapet. Nożyczki, w miarę ostre. Trochę papieru ściernego, drobnoziarnistego. Piłka. W tym przypadku u mnie do drewna, ale może być też do metalu. W zasadzie nie ma to większego znaczenia. Musi być taka, która przetnie nam PCV-kę, o czym zaraz. Teraz taśmy, to bardzo ważne. Taśma izolacyjna, czarna. Taśma dwustronna, gruba. Bardzo istotne, żeby była dobrej jakości. Nie warto na tym oszczędzać. I tu uwaga. Taśma czerwona w moim przypadku, ale tutaj kolor może być dowolny. Jak chcecie, to będzie kolor Waszego miecza. Do tego wszystkiego taśma naprawcza, szara. Następnie mamy zaślepkę ochronną do nogi od stołu o średnicy 30 wewnętrznie. Nasza rękojeść naszego miecza będzie z PCV-ki rurki kanalizacyjnej o średnicy 30. Do tego będzie troszeczkę takiej gąbki. Jak sami widzicie, mam tu ją zwiniętą. Następne, co nam potrzebne, to otulina do rur. Mniej więcej taka średnica wewnętrzna, tam jest 1,5 cm wewnętrznej średnicy. I rdzeń naszego ostrza. To jest pręt z włókna szklanego, widzicie, jest giętki, długość metr, a średnica 10 mm. No co chcę jeszcze powiedzieć, wszystkie te produkty możecie znaleźć w Leroy Merlin i ja tam się zaopatrywałem, oprócz tego pręta, który można zamówić w sklepie internetowym, podam link pod filmikiem, żeby każdy mógł sobie taki zamówić, jeśli będzie chciał taki miecz zrobić. Do tego potrzebujemy jeszcze dwóch sprawnych rąk, dużo cierpliwości i chęci do pracy. No i co, zaczynamy! Ok, to przechodzimy do pierwszego etapu. Trochę trzeba tutaj swoje miejsca zrobić, odsunąć sobie to wszystko. Nawiniemy teraz naszą piankę, czy też kalimatę, na ten nasz pręt. Możemy sobie rozciąć tą taśmę zabezpieczającą. Pozbędziemy się, bo jest nam już niepotrzebna. I teraz tak, rozłożymy ją sobie wzdłuż naszego pręta. Jak widzicie, u mnie jest wycięte praktycznie na wymiar, ale my nie potrzebujemy tak grubego tutaj kawałka, potrzebujemy cieńszego. My potrzebujemy dosłownie kawałek, żeby tylko się nam owinęło raz i trochę, czyli mniej więcej tutaj. Owijam sobie w ten sposób, zaznaczam sobie i tutaj mniej więcej sobie go rozetnę. Mamy do tego rozcinania użyć też tego pęta, czyli robimy tak, przykładamy na całej rozpiętości. Możemy wykonać cięcie od środka. Bardzo łatwo się tnie taką piankę. Nie ma znaczenia, czy to będzie prosto, czy krzywo, to będzie się wszystko schowane. Nie ma żadnych wartości wizualnych. To już nie będzie potrzebne. No i mamy taki oto kawałek. No i ten kawałek trzeba będzie teraz jakoś owinąć. Nie jest to łatwe, jest to jeden z trudniejszych etapów. Ale my sobie w tym bardzo łatwo pomożemy. Ja to robię tak. Biorę sobie kawałek taśmy dwustronnej. Przygotowuję sobie kilka pasków. Niech to będzie, że to są cztery paski.
Teraz przyklejamy sobie mniej więcej w ten sposób. Przyklejamy sobie ten pasek do naszego klejka w ten sposób, tak żeby mniej więcej złapało. Chodzi o to, żeby on nam się nie odwijał w trakcie, prawda? Więc teraz możemy go sobie spokojnie zawinąć. Nie jest to proste oczywiście, jest to cierpliwe. Mniej więcej, żeby sobie złapać w każdym z tych punktów. Dobra, i teraz możemy sobie wziąć trochę taśmy. Wystarczy i odmienić z zewnątrz. Ta taśma, która jest ta dwustronna, służy temu, żeby ten pręt nie przesuwał nam się w środku. Więc jak sobie zrobię tu nacięcie. No i proszę, jest w miarę przygotowany. Możemy sobie jeszcze puścić taśmy wzdłuż. Będzie to nam ułatwiać później założenie, włożenie do otuliny następnej. Moi drodzy, rdzeń mamy. Fajnie to się prezentowało. To jest nasz rdzeń, który włożymy później do tej otuliny. Dobra, teraz trzeba włożyć nasz kręcik do otuliny. I w tym celu możemy albo w miejscu klejenia tej otuliny, tu jest taka, nie wiem czy to będzie dobrze widać na filmiku, tu jest taka rynienka, takie miejsce sklejenia, które można po prostu albo rozerwać paznokciem, tak jak ja to robię w tej chwili, to sobie fajnie odchodzi, albo oczywiście można też wziąć nóż do tapet i po prostu rozciąć jak kto woli, byleby się dostać do środka. No i teraz tak, wystarczy sobie, proponuję tą stroną do dołu, musimy sobie od góry wsadzić. Musi być tak włożony, żeby trzeba było naciągać tą otulinę, żeby zasklepić tą szparę tutaj. Więc skontroluję sobie, jak to wygląda. Dobra, i teraz ważna sprawa. Obrócę sobie, bo tak mi akurat wyszło. Teraz ważna sprawa. Końcówka tego miecza. Nie może być tak, że ten pręt dochodzi sobie do końca. I tutaj robimy zakończenie miecza. Jeszcze raz obrócę. Nie może on też tak wystawać, tak, w tym przypadku. To jest absolutnie zabronione. Nasz mistrz w Akademii nie pozwoli takim mieczem walczyć. Miecz musi mieć koniecznie końcówkę zabezpieczoną miękką. To znaczy, przesuniemy sobie ten nasz cały pręt po otulinie w taki sposób, żeby stworzyć nam tu miejsce, żeby była ta końcówka. Widzicie? Jest tu pewna przerwa, kiedy tego pręta tutaj nie ma. I tak to powinno zostać wykonane. Ale nie może być pusto w środku. W tym celu weźmiemy sobie trochę tej gąbki, którą używaliśmy wcześniej. Możemy nawet nie odcinać, a oderwać taki kawałek. Składamy kilka razy, tak żeby się nam stworzył taki rulonik.
i wkładamy tutaj. Prawda? On nam zastąpi troszeczkę ten pręt w tym miejscu, a pozostaje sztywne i twarde. Ok. Na początku możemy sobie nawet zrobić oklejenie taśmą. Więc pierwsze oklejenie zrobimy tutaj na samym początku, a później wsadzimy tą końcóweczkę. Co możemy zrobić tu? W ten sposób zrobiliśmy końcówkę naszego miecza. No i teraz tak, żeby zabezpieczyć końcówkę i zrobić nam zakończenie, musimy sobie też przygotować kilka kawałków takiej taśmy. Pierwszy kawałek przyklejamy sobie tak gdzieś w połowie, o tu, tak jak pokazane. Następny też w połowie. Tak. On nie przylega. A teraz ma krzyż. Raz. Dwa. Dobra, i nasza końcówka jest już zrobiona. Tak to tutaj powinno wyglądać. No i teraz szykujemy sobie taśmę. Najlepiej sobie tak chwycić pod pachę, bardzo wygodna pozycja. I zaczynamy od początku obijać klingę naszego ostrza. Cały czas redukować tą oto przerwę. Czyli chwytam sobie tutaj tymi dwoma palcami. Przed tym jak zakleję, robię obrót. Znowu chwytam palcami, ściskam, robię obrót. I tak do prawie samego końca naszej klingi. No kiedy już skończymy tą bardzo mozolną i wymagającą dużej cierpliwości czynność, możemy sobie skontrolować, jak to wszystko się prezentuje. Jak widzicie, ta końcówka jest miękka, to jest bardzo ważne, i uginająca się, tam pręta nie ma, ta część już twardsza, pręt się poddaje. Wszędzie mamy, jak widzimy, taśmą zaklejone, nie wystaje nam w żadnym miejscu nasza otulina. No to przechodzimy do części z rękojeści. Na początku tą część, która nie została zaizolowana, musimy sobie zabezpieczyć. W tym celu bierzemy taśmę izolacyjną. Ustalamy sobie długość naszego ostrza. Po to nam ta miarka. Optymalna długość dla osób powyżej 1,75 m to jest 32 incze, co daje nam około 92 cm. Natomiast jeżeli to będzie 80, nic się nie stanie, ale jeżeli to będzie 86, 7 i tak dalej, to już tak, dlatego że nie starczy nam wtedy, będziemy mieli za małą odległość, żeby wsadzić w rękojeść. Więc moim zdaniem do takich mieczy sparingowych 80 jest optymalnie. Zaznaczę sobie to miejsce. Tu mamy 80. No i teraz tak, za tym miejscem naklejamy sobie taśmę naprawczą szalą i bardzo mocno, z całych sił, ściskamy dookoła. No i tak, w zasadzie można by całą tą część okleić sobie taśmą naprawczą, bardzo sztywno, ciasno, i stworzyłoby nam to rękojeść naszego miecza sparingowego.
Takie miecze również są akceptowalne w naszej akademii, można nimi walczyć, można takie tam napotkać, ale one są gorzej wyważone i wierzcie mi, trzymanie czegoś miękkiego w ręku i posługiwanie się tym, a trzymanie czegoś twardego, tak jak ta nasza rurka, no to jest ogromna różnica i z tym na pewno jest o wiele wygodniej. Przechodzimy teraz do naszej rękojeści. Bierzemy naszą rurkę kanalizacyjną i robimy sobie przymiarkę. Teraz ustalimy sobie długość naszej rękojeści. Jeżeli ktoś ma na przykład małe dłonie, jest dziewczyną albo jest młodego wieku, no to tej rękojeści nie potrzebuje zbyt długiej. Uważam, że maksymalna długość rękojeści to jest 30 cm. Tyle to będzie na naszej miarce. Jeżeli ktoś jest tam, tak jak wspomniałem, mniejszy, ma mniejsze dłonie, może sobie zrobić 23 cm, prawda? Ale ja na przykład preferuję 27, to jest uważam dla mnie odpowiednia długość takiej rękojeści. Łapię w dwie ręce i mogę się spokojnie takim mieczem posługiwać, więc sobie zaznaczam te 27. Mamy tu. I przechodzę sobie teraz do cięcia. W zaznaczonym miejscu. Na początku delikatne nacięcie, żeby złapać naszą odległość. No i kiedy już mamy taki delikatny nowek, to możemy śmiało ciąć sobie. OK. Ten kawałek mamy odcięty. Teraz bierzemy sobie papier ścierny, żeby sobie usunąć te niedoskonałości, które powstały podczas cięcia. Zaokrąglamy sobie tą krawędź, pozbywając się niepotrzebnego. Obracam ją w palcach. OK, i mamy gotowe. OK, po docięciu naszej rurki kanalizacyjnej z PCV teraz pragniemy, żeby wyglądała nam troszeczkę bardziej jak rękojeść miecza. W tym celu no, chcemy ją w jakiś sposób ozdobić, nie chcemy mieć tu żadnych napisów. Ja proponuję jako najprostszym ze sposobów owinąć taśmą naprawczą. Ona ma kolor taki srebrny, więc będzie przypominać metal. Możemy sobie zacząć od tego końca. Nie musi być na samym końcu, tu jeszcze przyjdzie zaślepka. Możemy sobie zaznaczyć w innym miejscu. Możemy sobie jeszcze zrobić takie mało ozdobne paski dookoła, to zawsze poprawia wygląd naszego miecza. No, troszkę sobie przyzdobiłem naszą rękojeść. Jak widzicie, wygląda w ten sposób. No cóż, jesteśmy już w zasadzie przy końcu naszej roboty. Teraz trzeba połączyć tylko te dwa elementy, które żeśmy sobie stworzyli i zaślepić z tej strony. No i tak, bierzemy to, co zrobiliśmy wcześniej, ten element, od tej strony wsuwamy i wkręcamy, wsuwamy, ciśniemy z tej strony oczywiście do momentu, który żeśmy sobie wcześniej zaznaczyli.
Ja kręcę nim dookoła. O wiele lepiej, tak jakbyśmy kręcali śrubkę, o wiele lepiej nam to wtedy idzie. Zostawiamy sobie taki malutki kawałeczek, nie wykręcamy tego do końca, dlatego że tutaj przykleimy sobie taśmę dwustronną, która nam będzie już trzymać ten miecz na stałe. To ostrze w rękojeści. No, ucinamy sobie taki kawałek, żeby był na cały obwód tamtej taśmy. Albo i na cały. To jest takie bardzo istotne. Tak. No i kontynuujemy sobie wkręcanie. Wkręciłem do zaznaczonego miejsca. Pozostanie jedynie zaślepić nam. Równo. No i tak by się prezentował taki zupełnie podstawowy miecz sparingowy, który każdy może sobie we własnym zakresie, w własnym zaciszu domowym, że tak powiem, wykonać. Nie musi to jednak być taki miecz sparingowy. Można użyć do tego rękojeści toczonych na przykład. Są, które wyglądają mniej więcej tak. Te nie mają zaślepki, te są wiercone do tego momentu, które się po prostu tylko tą rękojeść, to ostrze wpycha. Może to być też rękojeść sparingowa odkręcana. Ja ogólnie polecam się wszystkim, jeżeli ktoś chciałby taką rękojeść do swojego miecza sparingowego, to zostawię kontakt pod filmikiem do siebie. Wykonuję takie oto cuda. No i tyle. Dziękujemy bardzo razem z Alardem za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wspólnych treningów w Akademii Saber Arts. Dzięki! No, zaprezentujemy teraz, jak bardzo bezpieczne są te miecze. Jesteś, Alard, gotowy? Gotowy. Widzicie, one są miękkie, końcówka też jest miękka. Nic z tym nie boli, walczyliśmy z Alardem nieraz na takie miecze. Jak widzicie, jesteśmy bez żadnych obrażeń, bez kontuzji, bez połamanych nóg, rąk i wybitych oczu. Zaprezentuję, uderzam, powiedzmy 50% mojej siły. Jak widzicie, jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje. To nie metal, to nasza pianka, otulina i prędkość naszkalnego bardzo elastyczna. Pozdrawiamy.